powiedzmy 1,5. No, półtora hektara. Ktoś to zmierzył. 3 hektary jest całości. To jest na korenie tego właściciela. Tak, to jest na... Jest, żeby to obudować. Po sąsiedzku z kopalnią. Po sąsiedzku z kopalnią. 3000 ton śmieci. Jak na miło, to już kolejna osoba, która uporządkuje te. Ale skutecznie działać, żeby wszystko zrobić tak, jak należy. Właśnie mamy to rozwiązanie, także panie dyrektorze, to rozwiązanie, które pan przywozi z Wosiu, z wojewódzkiego. Tylko niestety nie przywożę pieniędzy. Ale jeszcze nie, ale decyzja i propozycja dla pani burmistrz jest obiecująca. Prawda? Niech pan przedstawi, powie chociaż w skrócie. Otóż, ponieważ nie ma sprawców, którzy, a nawet jak się znajdą, to nie będą mieli środków, żeby usunąć te odpady. I tu jest właśnie sprawa, którą mogą załatwić osoby mogące gminie jakoś pomóc, a więc wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i spowodować, żeby tam na przykład znalazły się pieniądze. Ale to gmina musi występować, gmina musi za tym interesować się, że inaczej nie da. Ja już jako kandydatka działam skutecznie tutaj. Rozmawialiśmy z panem ministrem środowiska. Pana posła, rozmawialiśmy z panem ministrem, stąd tutaj wizyta na zapewne panu, która spowoduje, że ten problem, to ogromne zagrożenie, które jest na terenie gminy Kłodawa, zostanie zlikwidowane. Zrobimy wszystko, będziemy skutecznie działać, żeby te śmieci zniknęły z terenu naszej gminy. Przede wszystkim minister ochrony, wiceminister ochrony środowiska, pan minister Sławomir Mazurek, w tym celu przyjeżdża, żeby rozpoznać sytuację na miejscu i podjąć decyzję. W jaki sposób możemy podjąć mieszkańców? Bo przede wszystkim naszej spółce, jaką jest kopalnia soli w Kłodawie, to jest również dla spółki, tak, ogromne zagrożenie. Przetrwać, bo taki jakby wybuch tutaj ten pożar, czy tak jak w sąsiedniej gminie w Grabowie paliły się śmieci, ogromne zagrożenie. A tutaj dla mieszkańców tej Nietce mieszkamy, czyli mogłoby dostać tutaj... Te odpady są bardzo kaloryczne, bardzo łatwo się spalają i bardzo szybko się spalają. I oczywiście no, pożar w miejscu, gdzie są szyby, które zaciągają powietrze do kopalni, no to jest rzecz niewyobrażalna. Ogromne niebezpieczeństwo dla pracowników. A w sumie dlatego gmina musi wykorzystać możliwość prawnego zadziałania i usunięcia tych odpadów w tym trybie zastępczym. A potem można dochodzić oczywiście sądownie przed sprawcami. To co, idziemy tam, co możemy zobaczyć. Ale niech tu ja jestem, się nie popularam. Problem na tym, że to robimy poznańskie. Panie ministrze. Nie chcę zobaczyć, panie ministrze, to blisko. Możemy tam wejść do góry. Nie, to nie, to A w jaki sposób teren jest monitorowany teraz? No przez nasze kamery. Z tamtej strony. Ze strony kopalni, bo to jest strony kopalni. Ale my mamy tylko i wyłącznie, panie ministrze, jedną teren wizyjny. Monitoring wizyjny, on tylko i wyłącznie może nas informować bezpośrednio. I my informujemy miasto, policję i nadzór jako taki jest. Ale przede wszystkim, co zrobimy wtedy, kiedy się to zapali? Co wtedy zrobimy? A ludzie są na dole kopalni. A to są wdechowe szyby. Dokładnie. I ludzi jest około 200, ponad 200 ludzi jest zawsze. Na pierwszej zmianie, na drugiej zmianie jest podobnie.
Oprócz tego prowadzimy działalność jeszcze turystyczną i są dzieci i jest młodzież. To jest, to, znaczy ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność w samorządzie, bo dobry gospodarz... Nie wydałby zgody. Nie wydałby zgody, oczywiście, albo by znał takie zasady, no, które by nie pozwoliły na to, żeby to teraz leżało. A jeszcze jest zadowolony, chciałby być znowu wybrany. No tego nie rozumiem. Znaczy, to jest... Oni po prostu pierwsi powinni być skreśleni z listy, znaczy, rady, szanowni państwo, mieliśmy do czynienia z taką ucieczką odpowiedzialności, z tak państwem jest teoretycznym. Tak, czy z tym to wszystko, to jest już historia, ale to na poziomie rządu. Natomiast samorządu są potrzebne głębokie zmiany, tak, odpowiedzialni kandydaci, którzy będą w stanie w takich sytuacjach reagować, bo szanowni państwo, no jest ta kompetencja, która jest, dotyczy państwa, ale jest ta bardzo ważna, ustrojowa kompetencja polskiego samorządu. I samorząd ma narzędzia do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, dbać o stan środowiska, bo też takie są pewne obowiązki samorządu, ale jeśli ktoś nie patrzy na to, no potem mamy takie sytuacje, które teraz będziemy chcieli rozwiązać wspólnie, razem działając i szukając najlepszych rozwiązań. Ja mam nadzieję, że uda się zadbać nie tylko o czyste powietrze, bo ten ważny rządowy program, na który przeznaczamy 103 miliardy, on jest już uruchomiony i wiele mieszkańców skorzysta, ale mamy tego typu sytuacje jak tutaj w Kłodawie, gdzie ewidentnie widać, że zabrakło odpowiedzialności, zabrakło wyobraźni, a tak naprawdę niewiele trzeba, bo są procedury, można korzystać z Inspekcji Ochrony Środowiska, która w wielu przypadkach doradzi. Dzisiaj po tych zmianach, które są, udało się przeprowadzić dzięki też współpracy z parlamentarzystami, z panem posłem tutaj, udało nam się takie zapisy przyjąć, które nie pozwalają na rejestrowanie tego typu działalności na słupy, na działania, które ewidentnie są nastawione na optymalizowanie kosztów biznesowych kosztem środowiska i zarabianiem na tym, że będzie się zatruwać środowisko. Istotne jest teraz to, żeby te problemy posprzątać, ale Nie byłoby tego, gdyby była ta odpowiedzialność, gdyby nie było zgody na tego typu patologię. My zerwaliśmy z polityką takiej braku odpowiedzialności, wprowadziliśmy zasadę zero tolerancji dla mafii śmieciowej. Jadąc tutaj, rozmawialiśmy z panem głównym inspektorem ochrony środowiska, udało się zatrzymać 20 osób, które były zamieszane w proceder nielegalnych odpadów. Będziemy łapać tych bandytów, ale mówię, zostają problemy, zostaje owoc tego braku odpowiedzialności i traktowania państwa w taki sposób nieodpowiedzialny. I ja liczę na to, że ta współpraca jakby przyniesie owoce. Wiem, że mamy też wyspecjalizowane inspekcje w tej dziedzinie, ale mamy też fundusze. Tylko pamiętajmy, że trzeba wykonać najpierw wszystkie działania, które doprowadzą do sytuacji, że też nie będzie takiego przyzwolenia, które mówi, że ktoś uzyskał jakąś korzyść finansową, a państwo będzie płacić. Państwo może wkraczać w tych momentach tylko, czy samorząd może wkraczać w tych momentach, kiedy już sprawcy odpowiedzą. A jeśli ten wymaga tego bezpieczeństwo mieszkańców, stan środowiska, na pewno będziemy i są tego typu narzędzia w rękach państwa. Mamy najlepszy model finansowania ochrony środowiska, gdzie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze i Bank Ochrony Środowiska. Rozmawialiśmy też o przykładzie Trzebini, o przykładzie z Małopolski, z Kluczy, gdzie w niektórych przypadkach właśnie samorząd też korzysta z instrumentów zwrotnych, prawda, żeby po prostu tego typu problemy rozwiązywać. I myślę, że będziemy szukać takiego rozwiązania, które przybliża, ale do tego jest potrzebna dobra współpraca samorządu z rządem. Musi być ta gotowość, żeby była ta współpraca, a my jesteśmy też otwarci, żeby z każdym samorządem współpracować, który będzie odpowiedzialnie podchodził do spraw związanych z życiem mieszkańców, ze stanem środowiska, w którym mieszkańcy żyją. To jest duże wyzwanie, które przed nami stoi. Nie tylko tutaj, bo jesteśmy w wielu miejscach, spotykamy się już od 2 lat i próbujemy rozwiązać często problemy, które są jeszcze za problemami historycznymi. Tutaj ta historia nie ma lat 20, jest... Ale historia interpelacji pana posła, przeglądałem dzisiaj wszystkie jeszcze raz, no pokazuje, jak też ta aktywność wymusza też pewne działania lokalnej administracji, która niestety uchyla się. Uważa, że skoro problem jest gdzieś daleko od oka i ucha mieszkańców, to można sobie pozwolić na bałaganiarstwo. Nie można, bo się naraża życie tych ludzi i zdrowie, którzy są w kopalni. To jest faktycznie rzecz, która wymaga współpracy i wymaga rozwiązania. Dla mnie jest oczywista sprawa, że nie może być, jest winny, to musi być też zastosowane odpowiednie działanie. Kiedy przeanalizowaliśmy jeszcze raz tą
tą decyzję, no to widać ewidentnie, że ta decyzja nigdy w ogóle nie powinna być wydana. Tak. Więcej by powiedział o tym główny inspektor ochrony środowiska, bo też, który stoi tutaj. Poprosimy pana. Panie inspektorze, jeśli moglibyśmy. Zapraszamy. To jest, szanowni państwo, nowy inspektor ochrony środowiska, pan Paweł Ciećko, który należał do takiego, jednego, to jest jeden z tych najsprawniejszych, ale jestem zadowolony naprawdę z działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Te dzisiejsze zatrzymania, inne zatrzymania, o których państwo słyszycie, że policja czy inne służby zatrzymują, one by się nie odbyły bez tego inicjującego działania, rozpoznania, które mają inspektorzy ochrony środowiska, którzy mają większe kompetencje, mogą pracować już 24 godziny na dobę od stycznia. Mogą już dzisiaj wchodzić bez zapowiedzi, nie muszą się umawiać na wizytę do tego typu instalacji czy tego typu składów, tylko mogą wchodzić od razu. I też pan inspektor ściśle współpracował przy tych zmianach. Właśnie wykorzystywaliśmy doświadczenie Inspekcji Małopolskiej, która też była w stanie doprowadzić do sytuacji, że osoby, które unikały bardzo długo odpowiedzialności, zostały nawet skazane wyrokiem, przez co te osoby nie mogą pełnić funkcji w radach nadzorczych, w zarządzie spółek. I ten pan, który jest właścicielem dużej firmy, która w Małopolsce i nie tylko w Małopolsce, bo byliśmy też wczoraj na Dolnym Śląsku, powoduje negatywne oddziaływanie na środowisko, nie przestrzega przepisów, nie działa zgodnie z pozwoleniami. Inspekcji udało się to zrobić. Dzisiaj też po tym bardzo mocnym sygnale pana premiera, po tej współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Skarbowej, innych służb, wypracowaliśmy model, w którym faktycznie udaje nam się tę zasadę zero tolerancji do mafii śmieciowej wprowadzić w życie i mamy efekty, są aresztowania, ale też jest jasny komunikat do tych wszystkich, którzy myślą o tym, żeby optymalizować kosztem środowiska, że na to zgody nie będzie, a inspekcja zawsze będzie pierwsza i będzie tam, gdzie nie może działać, gdzie nie ma tych narzędzi operacyjnych, będzie współpracować z policją, ale proszę o jeszcze o słowo pana inspektora. Szanowni państwo, oczywiście decyzja o wykonawstwie zastępczym, ale prawda jest taka, kto za to zapłaci? My zapłacimy wszyscy za taką decyzję administracyjną wydaną dla podmiotu, gdzie można było od razu się spodziewać, że nie dojdzie do później do zrobienia czy przetworzenia tego dalej na paliwo alternatywne. Czyli my zapłacimy, bo trzeba będzie sięgnąć po środki podatników, aby usunąć tą hałdę tych odpadów, w cudzysłowie zmagazynowanych. Nie ma innego wyjścia, niestety już dzisiaj, bo podmiot był zwyczajnym słupem, więc trzeba sięgnąć po środki po wydaniu decyzji administracyjnej o wykonawstwie zastępczym, sięgnąć po środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Panie ministrze, ale wszystko się zgadza. Ja jestem tak zwany praktyk, ale mówiąc tak, według klasyka jakiegokolwiek, kto by tego nie powiedział, ja powiem jedną rzecz. My jesteśmy w tej sytuacji, jaką dzisiaj ją mamy. Nam oczywiście ustawa daje jakiekolwiek rozwiązania dla przyszłych wysypisk. Ona po prostu nie pozwala na takie rzeczy. Ale co się stanie i co dalej będziemy mogli robić, jakie zapewnienia z pana strony będą, jeśli chodzi o to, co się tutaj dzieje u nas. To wysypisko mimo wszystko, tych wszystkich zapewnień pozostaje. Zagrożenie pozostaje. Jakie działania w najbliższym czasie zostaną podjęte, jeśli chodzi o to wysypisko, które jest tak blisko takiego dużego zakładu pracy. Pamiętajmy, że jest jasny podział kompetencji w Polsce, ustrojowy, pomiędzy tym, co należy do rządu, do administracji rządowej i do tego, co należy do samorządu. I nie możemy jako ministerstwo wyręczać samorządu w swoich działaniach, więc samorząd musi podjąć decyzję o wykonaniu zastępczym. My możemy i zapraszamy do tego, żeby składać wnioski o dofinansowanie, o instrumenty zwrotne, inne, które są dostępne. Pamiętajmy, że taki mamy w Polsce ustrój, że państwo może wkroczyć, nie może wkroczyć w każdym momencie, musi to wykonać samorząd, więc też od osób, które tutaj mieszkają, zależy to, kto tu będzie rządzić, czy będzie osoba, która będzie chciała coś zmienić. Więc jeśli chodzi o zapewnienia, to są te zapewnienia, które wynikają z kompetencji, których mamy ustrojowo w Polsce. I takie mogę tylko panu tutaj zapewnienie, że ta sprawa będzie z naszej strony monitorowana, tak jak szereg innych miejsc w Polsce, które mają tego typu problemy. Więc to nie jest tak, że dzisiaj przyjechaliśmy tutaj
Nie widzę żadnych ciężarówek za mną, które by miały posprzątać te odpady. Te osoby, które, które to zwiozły, ich nie ma. Jest urzędnik, który za to poniósł, znaczy, który sprawił, że te odpady tutaj zostały. Więc ten urzędnik powinien po prostu odpowiedzieć za to, co zrobił. To pewnie, panie ministrze, nie wybiorą prawdopodobnie. Tego osoba nie zostanie, a problem zostanie. Nas interesuje oczywiście jak najszybsze usunięcie tych odpadów, bo to jest duże zagrożenie dla kopalni. Jakie jest narzędzie? Narzędzie jest, trzeba użyć narzędzi finansowych. Chcemy oczywiście współpracować jako kopalnia, bo my współpracujemy z samorządem oczywiście w tym problemie. Cały czas poruszamy się, rozmawiamy na różnych spotkaniach. Nas interesuje, żeby to szybko zniknęło. I oczywiście deklarujemy jako kopalnia wszelką współpracę, żeby to jak najszybciej usunąć, żeby nas górnicy nie męczyli o to, że stwarzamy zagrożenie jakieś obok, tak? Jeżeli można, doradzić, doradzić, bo pan też prosi, co by było gdyby. Muszę panu powiedzieć, że to włodarzowi gminy powinno na tym zależeć, żeby nie doszło do sytuacji takiej, skoro nie ma właścicieli, nie ma właścicieli odpadów. To samo dotyczy pana prezesa kopalni. Fakultatywne działania w postaci monitorowania tego, żeby nikt tego nie podpalił, żeby pilnować zwyczajnie, dopóki decyzja się nie uprawomocni, a zwyczajnie odpady później trafią po przetargu, bo musi być przetarg, po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem, po pozyskaniu środków finansowych, dopóki odpady nie stąd nie wyjadą. Dla własnego bezpieczeństwa powinni państwo to zrobić i to jest najlepsza w mojej ocenie myśl. Tak samo zrobiono w Trzebini, to jest ten sam przypadek. Muszę państwu powiedzieć, że tydzień wcześniej rozmawiałem z burmistrzem Trzebini i ze starostą Chrzanowskim. W bardzo podobnym przypadku, tylko tam było 60 tysięcy ton odpadów w postaci opon. I mówię, proszę państwa, proszę za to się wziąć, bo za chwilę może się to spalić. I ktoś podpalił to w piątek. Dopiero później pojawił się monitoring. Także proszę o to, aby państwo, bo to jest wasz teren, czy w pobliżu waszego terenu, tak samo jak proszę porozmawiać ze starostą i z włodarzem gminy, aby dopóki odpady nie zostaną wywiezione, aby ten teren był monitorowany. Aby ktoś złośliwie tego nie zrobił. Panie inspektorze, nas nie trzeba pouczać. No. My te działania podejmujemy od dawna, nie od dzisiaj, tylko już od poprzedniego roku. I to jest monitorowane przez nas, nie tylko i wyłącznie. I to jest wszystko. I to jest tylko i wyłącznie monitorowane. Znaczy, że minimalizują państwo zagrożenie. Minimalizujemy, ale jeszcze raz mówimy, że spać spokojnie nie możemy z uwagi na to, że dopóki to wysypisko będzie tutaj istniało, to zagrożenie potencjalne jest. Powtarzam, żebyśmy mieli pełną jasność. I o tym powiedziałem, o tym, jak ważne są samorządy, bo tutaj samorząd ma kompetencje do tego, żeby wykonać te zadania. To starosta musi podjąć te działania, które będą prowadziły do tego, że te odpady stąd po prostu znikną. Wszystko się zgadza, tylko temat pozostaje niezałatwiony. Z naszej strony mogę zadeklarować współpracę, bo to, co jest i to, co próbowałem przez cały czas wyjaśnić, tłumacząc w jaki sposób, kto odpowiada, jakie są nasze możliwości, jakie są powody tego typu sytuacji, bo to nie jest tylko taki jeden przypadek tutaj, tak jak mówię, są takie przypadki w Małopolsce, gdzie można szybko takie sprawy załatwić, posprzątać. Są takie sytuacje, gdzie ktoś czeka, że ktoś to inny załatwi. Nikt inny tego nie załatwi. Te sprawy są załatwiane na miejscu i trzeba je tutaj na miejscu załatwić. Muszą to osoby zrobić, które będą włodarzami tego miejsca. Nie zrobi tego minister, nie zrobi tego prezydent. Musi to zrobić ani komisarz europejski. Musi to zrobić ten, który tu jest na miejscu, bo mamy zasadę taką, że gospodarz jest odpowiedzialny i gospodarz musi podjąć te działania. I myślę, że te informacje, o których mówiliśmy, o monitorowaniu miejsca, no to bardzo dobrze, bardzo dobrze, że kopalnia to robi. To jest, ja rozumiem, że to jest nie tylko troska o zdrowie i zacne zdrowie właśnie robotników na dole, górników na dole, ale też no, tutaj dla okolicy i za to też bardzo serdecznie chcę kopalni podziękować. Chciałbym móc podziękować samorządowi, ale nie mogę. Bardzo mi przykro, bo chciałbym, żeby w Polsce samorządy zajmowały się właśnie sprawami ludzi, we którym powinni służyć, bo polityka to jest troska o dobro wspólne. Takiej polityki wszyscy chcemy. Panie ministrze.
Dlatego ja powiem na końcu, że kandydując na burmistrza Kłodawy, podchodzę do tej sprawy bardzo odpowiedzialnie, z wielką troską o życie mieszkańców, o ich dobro i o zdrowie. I tutaj zgodzę się z moim przedmówcą, że ja również nie mogę spać spokojnie. Dlatego podjęłam już teraz w mojej kampanii wyborczej bardzo skuteczne działania, rozmawiając z panem ministrem Kowalczykiem i dziękujemy panie ministrze, że pan dzisiaj jest tutaj z nami i rozmawiamy o tym problemie. Bo myślę, że to jest ważne, żeby pokazać ten problem i powiedzieć, że to jest ogromna sprawa, z którą trzeba sobie poradzić. Ja chcę sobie z nią poradzić i chcę odpowiedzialnie sprawować funkcję burmistrza, jeśli mieszkańcy Kłodawy dadzą mi ten mandat. Na pewno będzie pani miała wsparcie. Wykorzystajcie, ja już mówię jako już nie polityk, ale jako osoba zarządzająca. Nigdy pani nie mówił jako polityk. Wykorzystajcie to na należyty sposób dla dobra nas wszystkich tutaj nawet stojących i tych, których nawet i nie ma. Pokażmy im rzeczywiście, że potrafimy to załatwić. Tak jest. Deklaruję, że zaraz po wyborach, jak pani mnie odwiedzi, to wybiorę się z panią do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby nadać jeszcze większą siłę inercji w celu pozyskania środków finansowych na usunięcie tej bomby ekologicznej, która tyka tutaj w tej miejscowości. Dziękuję bardzo. Jesteśmy otwarci na współpracę i na pewno jako samorząd bardzo będziemy bardzo mocno współpracować. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Powodzenia. Powodzenia.